Bardzo ważne odnośnie zabiegów laserowych jest to, aby nie były to zabiegi złuszczające. Przez około miesiąc dbamy o skórę, aby odbudować bardzo ładnie warstwę lipidową, żeby skóra była spójna. Nie używamy, tak jak wspomniałam, kosmetyków ze stężonym retinolem, bo to nam też przeszkadza w zabiegach, intensywnych zabiegach laserowych. Odstawiamy preparaty lekko nawet złuszczające, a także kremy z kwasami. Wtedy je odstawiamy i podobną pielęgnację stosujemy bezpośrednio po laserze. Bezpośrednio po laserze stosujemy preparaty medyczne, dopiero po zagojeniu powoli wprowadzamy kosmetyczne, na początku natłuszczające, później w zależności od skóry i po około miesiącu, jak skóra nam się zagoi, odbuduje, włączamy taką bardziej intensywną pielęgnację kosmetyczną i tam już możemy powoli wprowadzać kremy z delikatnymi kwasami, jeżeli skóra dobrze reaguje. W zależności od skóry, czy jest to skóra cienka, wrażliwa, czy gruba, trądzikowa, gdzie możemy posunąć się szybciej do przodu z takim bardziej agresywną, z taką bardziej agresywną pielęgnacją. Dopiero po około miesiącu wprowadzamy bardziej intensywną pielęgnację kosmetyczną i też ostrożnie i uważnie.